czwartek, 9 maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Sejm przegłosował, Senat przyjął, ale czy prezydent podpisze? Gdy w Warszawie ważą się losy ustawy o języku śląskim, my pytamy tu, na miejscu, co na to Ślązacy. To ósme podejście do wprowadzenia takich przepisów. Łukasz Kądziołka. O godce mówi się ostatnio w Warszawie dużo. Najpierw w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz w Senacie. Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Binkowski. Jedni wyręczali się dawną wypowiedzią profesora Miotka. Nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego czy... Był też senator, który wyjaśniał wszystko po naszemu. Dzisiaj występuje przed wami ubleczony w czerwony binder, a białą koszula jak polskofana. Co by wam pokazać, że Ślązokom na Polsce też mogę zależeć. Ostatecznie Senat przyjął ustawę uznającą język śląski za język regionalny, uchwaloną 26 kwietnia przez Sejm. Co na to mieszkańcy Halemby w Rudzie Śląskiej, którzy z godką mają styczność codziennie, a nie tylko podczas dyskusji w Senacie. Po naszemu godać, a nie tam proszę. A pani z klientów ma najczęściej takich, co godują po naszemu? No wie pan, są jeszcze tacy, że mówią... Dajcie mi żur, albo nie macie tam rzymły, tyż jeszcze mówią, no takie te śląskie, ale większość tak już raczej no, po polsku. Nie wszyscy Ślązacy są przekonani, czy ta ustawa to dla Ślązaków coś ważnego. Ślązacy dają sobie sami radę i sami po prostu swoją godkę, jakby to powiedzieć, pielęgnują i... Wystarczy. Jednak innego zdania są ci, którzy od lat usiłują doprowadzić do tego, że Śląski przestanie być tylko gwarą. Uważają, że w innym przypadku może zniknąć. Żeby on w końcu jakoś trwał, no przecież to nie jest język jakiś cudzy, to jest język, co nim godali nasi przodkowie, nasze starzyki, nasze prastarzyki. Myślę, że dobrze by było, żeby on istniał dalej, bo jakby nie łoni, to by nie było nos. Jednym z głównych argumentów przeciwników ustawy są setki milionów złotych, które trzeba będzie wydać na ten cel. Jeśli godka zostanie uznana, to można będzie wprowadzić do szkół dobrowolne zajęcia z języka śląskiego, czy zamontować dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców. Skoro jesteśmy obywatelami Polski, skoro płacimy podatki, to dlaczego nie mamy też korzystać z praw przysługujących nam jako obywatelom Polski, czyli nauczania naszych dzieci w języku ojczystym, w tym przypadku śląskim. Po Senacie zostaje tylko albo aż podpis prezydenta. Wtedy zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym będzie mogła wejść w życie. Uważamy, że jesteśmy również w stanie pana prezydenta przekonać, zachęcić do tego, żeby to nie było dzieło jednej strony politycznej, żeby to było wspólne nasze całe śląskie dzieło. Wszędzie pojawiają się jednak doniesienia o tym, że prezydent ustawy nie podpisze. No obejrzymy, co to będzie. No ale myśli pani, że dobrze, że będzie ta śląska godka w szkole? Czy ja wiem, jest polog, nie? Śląski polog, no niestety, taka prawda. Ale trzeba umieć jak i tak. To każdy wybierze, czy będzie tak, czy tak. O tym, jak będzie, prezydent musi zadecydować najpóźniej do końca maja. W Katowicach kończy się dzisiaj rekordowa pod względem skali edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W ponad 180 debatach z udziałem 1200 prelegentów wzięło udział 12 tysięcy gości. Magda Sincewicz. 3 dni, setki rozmów i prelekcji oraz wiele ważnych decyzji, nie tylko dla Katowic, ale całego kraju i Europy. 16. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego za nami. Hasłem przewodnim wydarzenia była transformacja dla przyszłości oraz kwestie bezpieczeństwa. To mnie bardzo cieszy, że tutaj w Katowicach, tutaj na Śląsku przedstawia się plan na najbliższe 5 lat dla całej Unii Europejskiej i myślę, że części też świata. Bo niemal cały świat przybył do Katowic. Wśród gości specjalnych premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W sumie ponad 12 tysięcy gości, przedstawiciele biznesu oraz wielu inwestorów. Wszyscy zobaczyli, jak Śląsk się zmienił i wciąż zmienia. To wszystko, co widzę dookoła, przede wszystkim ludzi i atmosfera kongresu, to może napawać nas wszystkich dumą, że stworzyliśmy tak mocną społeczność, różnie myślącą i o sprawach gospodarczych, i o wielu innych. Myśleć różnie to nie jest groźne, ale
rozluźniać naszą wspólnotę, która ma jednak daleko idące, tożsame cele, to jest już gorzej, to jest niebezpieczne. Dlatego dbamy o tą wspólnotę. Zarówno tą w Europie, jak i na naszym lokalnym podwórku, poruszając podczas kongresu wiele ważnych zagadnień związanych m.in. z gospodarką, energią, inwestycjami, rynkiem pracy czy nowymi technologiami. Przyjeżdżają do nas tysiące osób, decydentów wielu branż. Przyjeżdża duży biznes, przyjeżdżają samorządowcy, przyjeżdżają naukowcy. I tutaj właśnie w Katowicach wykuwają się nowe idee, nowe pomysły. Rozmawiamy nie tylko o wyzwaniach gospodarki, ale też o wyzwaniach społecznych. Zwłaszcza w ostatnich latach. Pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie pokazały nam, jak musimy się jednoczyć, adaptując się do nowej sytuacji. Wiele pomysłów, jak sobie z tym radzić i jak skutecznie działać, pada właśnie na tego typu wydarzeniach. Nie było i nie ma takiego scenariusza. Tak sprawę komentuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Były prezydent Chorzowa prezesem Parku Śląskiego to po prostu fake news. Spekulacje o przyszłości parku, a konkretnie o tym, czy planowane są zmiany personalne, rozgrzały internet. Pomysł powołania na stanowisko prezesa byłego już prezydenta Chorzowa wywołał sprzeciw. Łukasz Kądziołka. W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski odbierał dużo wiadomości od zaniepokojonych mieszkańców. Źródłem tych niepokoi była informacja o tym, że Andrzej Kotala jest przymierzany do stanowiska prezesa Parku Śląskiego. Były prezydent prezesem Parku Śląskiego to fake news, który rozpalił emocje mieszkańców zupełnie niepotrzebnie. Mieszkańcy wspierają park, uczestniczą w procesie rozwoju parku. Dla władz województwa park jest niezwykle ważnym miejscem wypoczynku, rekreacji. Mieszkańcy są wyczuleni na to, co dzieje się w parku, zwłaszcza po wycince ponad 1000 drzew tuż za jego ogrodzeniem. To prywatny teren, który prawdopodobnie prędzej czy później zostanie zabudowany. Dlatego Stowarzyszenie Nasz Park uważa, że prezesem powinna być osoba wrażliwa na przyrodę. Największy wkład od wielu, wielu lat wniósł marszałek województwa Jakub Chełstowski. I jeśli nie miałby żadnych planów zawodowych, no to wydaje mi się, że chętnie byśmy go widzieli na czele Parku Śląskiego. Może Park Śląski stałby się wtedy naszym powodem do dumy, ponieważ tu jest bardzo dużo problemów. Jednym z nich są pozostałe działki sąsiadujące z parkiem, wobec których inni deweloperzy też mają ambitne plany. Strona społeczna apeluje, żeby uporządkować sprawę tych terenów i uniemożliwić powstanie tu osiedli. Miał polecieć do Antalii w Turcji, ale jego podróż nawet się nie zdążyła rozpocząć. Straż Graniczna zatrzymała 37-letniego obywatela Turcji, który jest podejrzany o zabójstwo. Paweł Jędrusik. 37-letni mężczyzna chciał w środę lecieć z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach do tureckiej Antalii. Chwilę wcześniej służby otrzymały informację z Niemiec, że jest on podejrzany o zabójstwo. Akcja wyglądała dynamicznie, dlatego że po uzyskaniu informacji z Biura Współpracy Międzynarodowej osoba już znajdowała się na pokładzie samolotu, w związku z czym musieliśmy podjąć czynności takie, aby ten samolot zawrócić na miejsce postoju i osobę, powiedzmy, zatrzymać już na pokładzie samolotu. 37-latek miał kilkanaście godzin wcześniej śmiertelnie ranić nożem mężczyznę w jednym z berlińskich parków. Na terenie lotniska zjawili się tarnogórscy policjanci, którzy wykonali do tej sprawy niezbędne czynności, a także przejęli zatrzymanego mężczyznę i doprowadzili go do policyjnej celi. Zatrzymany spędził tam noc. Dziś rano mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Z tych informacji, które otrzymaliśmy, został mężczyźnie przedstawiony zarzut związany z zabójstwem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna, tak jak powiedziałam, został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gliwicach. Wykonano z nim czynności w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Teraz sąd zadecyduje o przekazaniu mężczyzny stronie niemieckiej. Tramwaj na południe Katowic coraz bardziej realny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dotyczącą budowy linii. Wyrok jest nieprawomocny i stronom przysługuje odwołanie. Mimo to do końca roku gotowy ma być projekt techniczny. Magda Sincewicz. Teraz jeszcze docierają tu, na pętlę brynowską, ale kto wie, czy już niebawem to się nie zmieni. Władze Katowic złożyły wniosek już w 2019 roku i od tej pory trwa walka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a inwestycji nie przedłuży odwołanie od decyzji sądu, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę.
My w dalszym ciągu robimy swoje, czyli prowadzimy proces projektowania tramwaju na południe. Według tych ram czasowych, które mamy, to te procedury nasze projektowe powinny się zakończyć na początku przyszłego roku. Należy pamiętać, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocna, zatem stronom przysługuje możliwość wniesienia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska decyzję środowiskową w tej sprawie wydała w sierpniu 2023 roku. Kilka miesięcy później została ona zaskarżona przez jedną z pozarządowych organizacji przyrodniczych. Została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której podnoszono zarzuty przyrodnicze oraz dotyczące hałasu. Sąd 7 maja, oddalając skargę, przyznał rację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wyrok nie jest prawomocny. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia podmiot planujący realizację przedsięwzięcia do występowania o następcze decyzje inwestycyjne, m.in. decyzje o pozwoleniu na budowę czy decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie była to pierwsza skarga dotycząca tramwaju na południe. Kilka lat wcześniej, bo we wrześniu 2020 roku, wydała ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Wówczas także została ona zaskarżona przez organizacje przyrodnicze. A co budowa tej linii da mieszkańcom? Bardzo dużo, bo są takie korki, że fatalnie się jeździ. Jak jeszcze ten pociąg uruchomią, to będziemy do pracy jeździć dwa razy dłużej. Jestem za uruchomieniem linii tramwajowej na południe. Ma ona prowadzić z centrum przesiadkowego w Brynowie do planowanego centrum przesiadkowego w Kostuchnie. Na trasie o długości ponad 5 km zaplanowano 8 przystanków. Przejazd tramwajem z Kostuchny na katowicki rynek zajmie około 25 minut. Szacowany koszt inwestycji to ponad 350 milionów złotych. Stare książki w Bibliotece Śląskiej. Chodzi o nietypową wystawę, którą można oglądać do 30 maja w holu głównym Biblioteki Śląskiej. Paweł Jędrusik. Tych książek odwiedzający Bibliotekę Śląską na co dzień nie mogą zobaczyć, bo pochodzą ze zbiorów czytelni. Od środy w holu biblioteki można oglądać wystawę Dawna książka naukowa. Wzięliśmy książki z różnych dziedzin wiedzy, więc na przykład z astronomii, z matematyki, z filozofii, z medycyny. I warto zwrócić na przykład uwagę na książki Jana Heweliusza, astronoma, które mają piękne ilustracje. Podziwiać można książki też z XVII i XVIII wieku. Na własne oczy można się przekonać na przykład, na jakim etapie zaawansowania była wówczas medycyna. Wśród egzemplarzy, które są na wystawie, najstarsze dzieło ma prawie 500 lat. Na pewno należy wymienić niemieckie tłumaczenie dzieła Cicerona Officia z 1531 roku. Jest to jeden z egzemplarzy ręcznie kolorowanych z naszych zbiorów, gdzie na ilustracjach widzimy Cicerona w otoczeniu innych uczonych w czasie dysput filozoficznych. Wystawa w Bibliotece Śląskiej potrwa do 30 maja. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.